Mam zespół MDP. Można dostać pierdolca. Boję się. Czuję strach. Czuję żal. To jest jakiś koszmar. Chcę krzyczeć. Nie mogę pokazać łez. Czuję bezsilność. Brakuje mi tchu. Czuję żal. Jaki koszmar, z którego nie mogę się obudzić. Czuję się, jakbym ważył milion ton. To wszystko mnie przytłacza. Chcę mi się wyć. Czuję złość. Boli mnie gardło. Czuję bezsilność. Chcę mi się obudzić. Bezsilność. Zostało mi niecałe pół kilograma. Tyle mam, żeby uratować mojego syna. Sama nie dam rady. Świadomość, że jest lek, którego mój syn potrzebuje na już, a ja nie mogę mu go dać, rozrywa mi serce. Potrzebuję twojej pomocy. Potrzebujemy waszej pomocy. Potrzebujemy twojej pomocy. Potrzebujemy waszej pomocy. Teraz wiesz, co czuję. Mam na imię Ewelina i jestem mamą Maciusia Cieślika. Mój syn jest ciężko chory i potrzebuje leku, który uratuje mu życie. Bardzo proszę o pomoc. Nigdy nie myślałam, że będę zmuszona prosić o pieniądze. Nigdy nie myślałam, że będę potrzebować tak bardzo drugiego człowieka. Ale chodzi o życie, przyszłość i sprawność mojego dziecka. Proszę, ratuj ze mną mojego syna.